Hejka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem fryzurawym, czyli pokażę Wam tą fryzurę, o którą się mnie zawsze pytacie, tą, którą miałam w holu zakupowym i właśnie w oceanarium, tą właśnie z bandaną i jak widzicie, ja teraz mam proste włosy, one są świeżo po wysuszeniu, ja ich nawet nie układałam, więc widzicie, o, tu mi się wykręca coś, tutaj są proste, ogólnie one są takie proste jak druty, więc ja nie mam w ogóle podatnych włosów na kręcenie. Ja je teraz, słuchajcie, tylko umyłam, jakaś tam odżywka i po prostu no i wysuszyłam, tak, więc nic tutaj z nimi więcej nie robiłam. Jak widzicie, mam spiętą górę i taki mniej więcej przydziałek, tak jakbyście sobie irokeza robili, czyli tutaj mam taki właśnie przydziałek jakby zrobiony. On nie musi być prosty, bo później zobaczycie, że to wszystko ładnie się zakryje i tego w ogóle nie będzie widać, więc się nie musicie tym w ogóle przejmować, że to musi być jakoś super idealnie. I od czego zaczynamy? Może ja Wam pokrótce powiem, co nam jest potrzebne. Potrzebna nam będzie, ja właśnie takie te swoje loki robię taką lokówką. Ona jest fajna, bo jest mała. To jest lokówka Remingtona. Sądzę, że to jest bardzo dobra firma. Chyba nawet widziałam, że z Remingtona ma Karolina ze stylizacji prostownicę, więc sądzę, że to dobry był zakup. Prezent od mojej mamuśki, którą pozdrawiam. I ona jest, słuchajcie, malutka, więc ona bardzo dobrze kręci moje bardzo krótkie włosy, bo jak wiecie, najczęściej standardowe są takie te dłuższe, no ale jak Wy macie dłuższe włosy, no to bez problemu możecie tej większej sobie używać, prawda? Tutaj ma taki ten szczypczyk i to jest właśnie ta lokówka, którą ja używam. Taki zwykły grzebień do tapirowania włosów, prawda, z takim najlepiej kolcem, żeby był, bo czasami ten przydziałek musimy sobie poprawić. I do tego oczywiście lakier do włosów, mój najlepszy przyjaciel. Ja, słuchajcie, nie używam żadnych pianek, żadnych żelów, z tego względu, że najlepiej po prostu utrwalają mi właśnie włosy lakiery do włosów. I ja mam akurat tutaj dwa rodzaje, ten z czerwoną z kuweczką jest mocniejszy, ten jest słabszy, tylko że tego już mam malutko, dlatego wzięłam ten drugi. I to polecam Wam przy okazji, bo mają przerewelacyjny zapach. Bardzo ładnie pachną, nie jak zwykły lakier do włosów. No i oczywiście jakaś bandana. Tutaj ja mam akurat taką starą, to jeszcze jest marka, więc używam właśnie takiej. To jest taki kolor szarawo-granatowy. Moja taka ulubiona teraz ostatnio. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Te włosy, się pewnie zastanawiacie, co ja z nimi zrobię. One są za długie, bo gdybym miała je właśnie skrócone, co zamierzam dzisiaj zrobić, to wtedy by nie było problemu, one by sobie po prostu zostały i bym nie musiała z nimi nic robić. No ale tak, to będziemy je zaczesywać właśnie do tyłu. I ja później sobie lakierem przymocuję tak jakby, ale ja zacznę od góry po prostu kręcenie włosów. Więc teraz troszeczkę sobie zrobię bałaganu. Muszę je rozczesać. I tak na kilka pasemek muszę sobie podzielić, żeby je po prostu zakręcić. Okej. I zaczynamy kręcenie.
teraz słuchajcie, tapirujemy włosy właśnie tym grzebieniem. Teraz tak jakby sobie oddzielamy teraz ten przedziałek i będziemy zaczesywać te włosy do tyłu i spryskiwać lakierem. Jak gdzieniegdzie jeszcze znajdę jakiś kosmyk, to wtedy jeszcze go zakręcę. Właśnie biorę bandanę. Już kiedyś Wam pokazywałam, jak ją zakładam. Najpierw ją zakładam tak jakby na uszy. I troszeczkę tutaj na bok ją zawiązuję. Mocno bardzo. Aż nam gałki oczne wyjdą. I teraz właśnie ją zsuwam tak jakby na uszy, za uszy i znowu ściskam. No, włosy. Jeszcze raz na supę, bo ona jest dość długa i tutaj robię taką mini kokardkę. No. Stylu. I teraz przymocowuję sobie to właśnie wsówkami. Jedna z jednej strony, druga z drugiej strony. Już się trzyma. I jeszcze trzecia po środku, z tyłu tam właśnie. Okej. Okay. No i teraz słuchajcie, już kończymy, tapirujemy, mocno dość. I teraz spłyskamy to sobie wszystko lakierem. W ten sposób. No i teraz tył tutaj mi takie wystaje jakby, o widzicie, tutaj takie proste te włosy, co ja wtedy to sobie tutaj chowam. Dlatego fajnie jest, żeby właśnie była grubsza, to wtedy sobie możecie, jak ktoś ma właśnie krótkie włosy, to może sobie tutaj to schować. No i ten tył też tapirujemy. Zawsze się pytam Marka, czy nie ma gniazda, bo głupio to wygląda, jak się ma taką dziurę, nie? Jest dobrze? Dobrze. No i tył też utrwalamy lakierem.
polskich lakierów, to Wam mogę polecić Veli. Ja zawsze używałam taki w złotym opakowaniu. Już teraz nie pamiętam do końca, jak on się tam nazywa. No jeszcze grzywkę, bo u mnie to, wiecie, duża wilgoć, to trzeba to dobrze wzmocnić. Okej, okay. Moja fryzura z loczkami. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że sobie też taką zrobicie. Okej, okay. Słuchajcie, ja już się z Wami żegnam. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia, buziaki, pa!